Podróż, o której chłopaki marzyli od zawsze, stała się rzeczywistością. Bukareszt, Antiochia, Teheran, Lahore czy Bangkok to tylko kilka miejsc na liście naszych autostopowiczów, a ostatnim okazał się być Singapur, z którego wrócili lotem do Berlina. Przed nami historia dwóch Bartków, którzy wyruszyli stopem do Azji. W dzisiejszym odcinku Intropasje gościmy dwóch studentów, przyjaciół oraz, co ciekawe, Bartków. Przy mikrofonach witamy Bartłomieja Marka. Salam alejkum. Oraz Bartłomieja Lasotę. Też akurat Rym. Chłopaki, minęło już dobre pół roku od waszej podróży życia. Jak się z tym czujecie? Czy brakuje wam tych przeżyć i historii? Co prawda domyślam się, że mieliście od tego czasu małe wypady za granicę, ale to chyba jednak nie to samo, co podróż 8000 km kilometrów autostopem. To co? Chcesz zacząć Bartku? Myślę, że zacznę. Na pewno brakuje trochę wolności. Wróciliśmy do swoich codziennych obowiązków, do swoich codziennych zajęć. Wróciliśmy na studia, do pracy i brakuje takiej swobody i życia kompletnie bez planu. Co miało swoje oczywiście wady i zalety, jednak brakuje trochę Brakuje trochę tej spontaniczności, bo jednak o siódmej rano wstaję do pracy, a, a nie zastanawiam się, gdzie dzisiaj będę spał. No to prawda, to ma swoje plusy i minusy, ale myślę, że po tej podróży na pewno ja przybyłem taki naładowany na kolejne doświadczenia, ale im dalej w las, bo to już minęło no pół roku, od kiedy wróciliśmy, to faktycznie już korci trochę, bo jak się złapie bakcyla, to ciężko jest już później. Siedzieć na miejscu i nie planować kolejnych podróży, czy to bliżej, czy dalej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak, to prawda. No to w sumie jeden z Bartków, Bartek Marek. To teraz wróciłeś niedawno z Maroka, więc chyba właśnie zaspokoiłeś trochę ten głód. Można powiedzieć, że taka mm, przystawka. Pod wieczorek może zjadłem sobie i to zaspokoiło na jakiś czas, bo wiadomo, są ferie, są, studia, prace i to wszystko czasem nie pozwala spiąć wszystkiego na raz, ale. No takie wypady jednak faktycznie bardzo dobrze działają na głowę, można się przewietrzyć, chociaż zależy dla kogo, bo dla niektórych tydzień takiej objezdówki to będzie bardzo dużo, ale po dwóch miesiącach, kiedy już spotkały się nawet ludzi, którzy podróżują po rok czy dwa lata, to zmienia trochę perspektywę. Czyli, że oni żyją tak z podróżowania po prostu, oni ruszają świat i tyle jak widziano, czy jak to wygląda? Może nie żyją, ale, Może... <laughs> ale żyją, żyją podróżowaniem, a nie z podróżowania. Tak, tak. W Pakistanie poznaliśmy, to może później nawet opowiemy, takich ludzi, którzy chyba rekordzistka Gabi, Chinka, podróżowała przez 7 lat. Miała na początku zrobić sobie jeden gapier i tyle, że po podróżuje trochę pozwiedza świat, no i skończyło się na 7 latach życia z samych oszczędności. I dopiero po tych 7 latach wróciła z powrotem do Chin, poznaliśmy ją w momencie, kiedy ona już kończyła swoją podróż. Tak, że te dwa miesiące nam się wydawały dużym czasem, ale zmieniła nam się trochę perspektywa. Jednak takie podróże, no zależy, zależy tak naprawdę wszystko od mindsetu. Czy to Z... dużo, czy mało. Z tego co wiem, to ona jeszcze tak do końca na 100% nie wróciła, bo ostatnio gdzieś ją w Tajlandii widziałem, także ciągle w podróży. Mhm. Bo wy, jak mówicie, to były dwa miesiące tej podróży, tak? Tak, zgadza tak. się. I właśnie jakby zacznijmy jeszcze, wróćmy do samego początku. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, że weźmiecie udział w wyprawie i po prostu, że chcecie wsiąść do samochodu, byle jakiego i ruszyć w świat? Kiedy to się zaczęło? No myślę, że jak każdy taki świetny pomysł nie wziął się od szklanki mleka. Także pewnego wieczoru, jak siedzieliśmy właśnie przy takiej dość mocnej herbacie, pomyśleliśmy, że dawno tak naprawdę Bartek mnie zaraził e, autostopem i tak wziął mnie na pierwszą taką, e, co prawda krótką bardzo, ale podróż autostopową przełamał moje lęki e, i później sam podróżowałem, natomiast nigdy jeszcze nie miałem okazji z Bartkiem e, podróżować, pomimo, że znamy się kopę lat, ale, ale nie dane nam było wspólnie autostopem podróżować, no i zdecydowaliśmy, że to jest, e, to jest ten moment, żeby, żeby to zmienić. Tak, no, ta herbata bardzo pomogła, co prawda, silnie nas zaparzyła, ale to wszystko tak naprawdę rosło już od lat. Bo jakie miałem 18 lat po maturze, pojechałem autostopem sobie do Hiszpanii, no i zadzwoniłem do Bartka wtedy. No i Bartka zapiekła pewna część ciała z tego tytułu, więc yy, niedługo później yy, otrzymałem od niego telefon, że jest w Portugalii, przejechał kraj dalej na autostopa <laughs> i wtedy mnie z kolei coś zapiekło. Także to była taka wspólna motywacja. I pamiętam kiedyś jeszcze, jeszcze y, jak y, byłem w Londynie, y, lata temu tam mieszkałem, to Bartek do mnie zadzwonił. Y, ty byłeś wtedy chyba po, też podróż autostopem. Przypomnisz mm, mi, gdzie to było? To, to było gdzieś na północ. W Norwegii. W Norwegii, y, no i powiedziałem, że może byśmy się gdzieś razem wybrali. Bartek właśnie wtedy rzucił taki pomysł, że gdzieś może w stronę Chin by się wybrał. To pamiętam, ale no pomysł tak przez może... I jeszcze rok czy półtora siedział na razie cicho i wypłynął później przy herbacie. Tak, dojrzewał, dojrzewał. No właśnie, no bo tutaj opowiadacie też, że macie to doświadczenie. I z tego, co kojarzę, to Bartłomiej i ty chyba podróżujesz też z obrazem z tego, co kojarzę. Często dodawałeś zdjęcia i zbierałeś tam różnego rodzaju pieczątki nawet z tyłu. I jak się ma ten obraz? On jeszcze jest? W ogóle on, on przetrwał te podróże, czy już go nie ma? Obraz nieprzerwanie wisi u mnie w pokoju, jako moje największe trofeum. Wiąże się z tym pewna historia, pierwszej moje takiej dłuższej historii autostopowej, gdzie wyruszyłem właśnie w wieku 18, 18, 19 lat właśnie w Polskę. No i tam w Koszalinie, jak dobrze pamiętam, na przy koszu na śmieci, tak naprawdę, <laughs> zauważyłem taki śliczny obraz. Nieduży obraz. Mhm. I sobie pomyślałem, że czego nie? Ja będę podróżował z tym obrazem. Taki pomysł wpadł mi do głowy i zacząłem go realizować. I tak jak właśnie Ani wspomniałaś, na odwrocie tego obrazu zacząłem zbierać pieczątki z, z różnych miejsc, które właśnie podczas tej podróży po Polsce odwiedziłem. Szukałem tych pieczątek czy też przy atrakcjach turystycznych, czy też właśnie przy w jakichś punktach informacyjnych. No i takie małe hobby się z, tego, się z tego wywiązało. Zdecydowałem zabierać ten obraz już na kolejne podróże, gdzieś dalej, fotografować ten obraz, czy też mnie z tym obrazem, żeby zachować sobie jakoś taką unikatową pamiątkę. Zawsze sobie myślę, że kiedyś na starość powieszę go nad kominkiem i będę opowiadał swoim wnukom, że ten obraz widział więcej niż wy. No to jest dobry plan w zasadzie i miło usłyszeć w końcu prawdziwą historię tego obrazu, bo często ona była tak owiana pewną tajemnicą. Ja, ja bardzo lubię tę fejkową historię, szczerze. W sumie najbardziej mi się chyba podoba. Kolejne pytanie brzmi, jak w ogóle długo trwały te przygotowania do waszej podróży? czy mieliście właśnie kilka różnych etapów co uznacie że na przykład było waszym takim największym problemem trudnością największą trudnością chyba taką która długofalowo na nas się troszkę odbiła to było załatwienie wiz bo jednak okazało się że załatwienie takiej wizy do Iranu czy Pakistanu to nie jest takie łatwe jakby się myślało do Iranu w sumie było chyba jeszcze spoko bo załatwiliśmy to przez firmę która po prostu za opłatą chyba Ile to było 400 zł? No trochę, ale załatwiła nam tę wizę i odbyło się bez żadnych jakichś tam większych problemów. Z Pakistanem było gorzej, ponieważ stwierdziłem, że podziałam na własną rękę i kiedyś, przy, również przy herbacie, zapytałem raz znajome i znasz może jakiegoś Pakistańczyka? Okazało się, że zna, no i machina ruszyła. Poznaliśmy kolejnych ludzi, i oni mieli na, na, napisać zaproszenie. Bo takie zaproszenie jest potrzebne, żeby otrzymać wizę. I okazało się, że przez to, że załatwialiśmy to prywatnie nie przez firmę, to musieliśmy kilkukrotnie tam pisać do nich i to się rozwlekło przez chyba miesiąc, dwa, więc w pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy w ogóle będziemy w stanie w ogóle wejść do, wjechać na, na teren tego państwa, ale koniec końców okazało się wszystko, wszystko w porządku, więc nie zapłaciliśmy złotówkami, tylko trochę czasami nerwami. Mhm. Ale to wyglądało też tak, bo z tego co pamiętam, to wiele miesięcy wcześniej wspominaliście, że tam wykupiliście bilety z Singapuru. Tak. I mhm. czy to był jakby taki wiesz, pierwszy punkt, że macie dotrzeć tam, a jak będzie wyglądać ta droga, to wyjdzie w czasie? No tak, tą podróż musieliśmy trochę zacząć e, od tyłu tak naprawdę, żeby mm, no, mieć ten cel, do którego dążymy i w miarę możliwości zredukować koszty, które by się wiązały właśnie z lotem powrotnym. Głównie też nie było takiego pomysłu, żeby też wracać autostopem, albo nie ograniczać się czasowo. No było to, że jednak praca, studia jakoś tam wstrzymywały nas właśnie w tych naszych planach. Więc zadecydowaliśmy, wybraliśmy lot najtańszy i to był taki, taka nasza kropka na osi czasu, do której dążyliśmy. I wszystko kręciło się wokół tego, żeby Zdążyć tak naprawdę na ten samolot i wrócić e, do Berlina. Uh -huh. A skoro mówimy już o punkcie ostatnim, to pierwszy gdzie był? Skąd, skąd wzięliście pierwszego stopa? No pierwszy był w Boguchwale. W Boguchwale. Pierwszy mm. był w Boguchwale. Dokładnie tak. To, chyba był to taki trochę najtrudniejszy z tego, co kojarzę, że chwilę się tam chyba ostaliście. Tak. Czy to był następny? Następnym. Że się śmialiście, że my już tak. sto, jak my stąd nie wyjedziemy, to już po całym w ogóle przygodzie. <noise> tak, no, pierwszy, dzień, pierwszy dzień już był pierwszym kryzysem, bo na ten drugi stop faktycznie łapaliśmy chwilę. Pamiętam, to był nasz, mm, no śmialiśmy się, że to był nasz najdłuższy autostop w życiu, bo gość zatrzymał się, w końcu chyba po półtora godziny stania, wziął nas i przejechaliśmy z nim jakieś 150 metrów, bo przypomniało mu się, że jednak idzie, jedzie w drugą stronę. Tak, tak. Mm -hmm. Więc to, to, to towarzyszyła, towarzyszyła nam myśl, pamiętam w pierwszy, w pierwszy dzień, że nie chcemy się obudzić w Polsce. Tak, nie tak. chcemy się obudzić w Polsce. To, było, to była pierwsza idea. Tak, to był nasz to był nasz. Udało cel. się, udało się. Nie obudziliśmy się w Polsce. Bardzo dobrze nam poszło w ogóle ten, te pierwsze dni, bo mm -hmm. chcieliśmy tak ruszyć ostro z kopyta, żeby jak najwięcej czasu spędzić jednak poza granicami Europy. I. No w pierwszym pierwszy dzień dojechaliśmy już do, do Rumunii. Mhm. W drugi dzień byliśmy już w Bukareszcie. Tak, w Bukareszcie w ogóle zdążyliśmy i zwiedzić tak naprawdę przez jeden dzień, bo się okazało, że nasza koleżanka tam była akurat, więc mieliśmy też nocleg. O. Tak i mieliśmy teoretycznie już zaplanowany autostop nawet prosto, prosto do Turcji z bo, bo... irańskim kierowcą. Tak, no tak. ale okazało się, że tłumacz Google nas troszkę zawiódł, bo się okazało, tak. że on jedzie ale w inny dzień. Tak, tak. No właśnie, czy mieliście takie, kilka takich właśnie przygód, że dogadaliście się z kimś, że dobra, jedziemy, a później, właśnie tak jak wspominacie, on jednak jedzie w inną stronę, w innego dnia. Dużo mieliście takiej sytuacji? Chyba nie aż tak dużo. Była to taka jedyna, która, która byliśmy faktycznie nastawieni, że jedziemy, Zaplanowaliśmy sobie właśnie na wieczór, że zwiedzanie Bukaresztu. Tak, wstaliśmy e... o czwartej później. Tak, wstaliśmy bardzo wcześnie rano. Bolcika wzięliśmy. Tak, okazało się niestety, że, że nie dogadaliśmy się, ten kierowca w ogóle spał nie, nie tak, ruszał tak. i tak. No i stamtąd łapaliśmy, łapaliśmy po prostu dalej od, od samego rana, tak? Tak, ale wtedy już chyba do Turcji w ogóle dojechaliśmy praktycznie, bo my robiliśmy tak przez to, że wstaliśmy wcześniej, to jeden z nas spał na karimacie w cieniu, a drugi łapał stopa i się zmienialiśmy tak co godzinę, bo... No to była po prostu współpraca. W tej, w tej przed Turcją chyba było najgorzej, co bo taki kryzys był chyba cztery godziny łapaliśmy stopa. Tak, na granicy właśnie Rumunia, Bułgaria, już po bułgarskiej stronie. No mm -hmm. e, ciężko. Było. O, na piechotę musieliśmy sporo przejść. A, ale co ciekawe, zajęło nam to trzy dni, żeby z Bóg chwały dojechać pod, właśnie pod granicę już z Turcją, praktycznie. I spotkaliśmy gościa, który jechał z Wrocławia swoim autem kupionym do Turcji też mu to zajęło trzy dni. Tak. No proszę. A w sumie, właśnie, no bo tak średnio, ile łapiecie tego stopa? Ile tak średnio się łapie? Czy to czasem, ciężko, właśnie wymierzyć? Że czasem to, jest... to i minuta, nie. Mhm. Mhm. Czasem nie wyjdziemy jeszcze dobrze, kciuka nie wystawimy na, na autostradzie, a ktoś już się zatrzymuje i chce nas podwieźć. Tak. A czasem się czeka 4 godziny, ręka już e, drętwieje. No. Mhm. E, no, i, no tak to wygląda niestety, ale może i to. Tak. Zawsze, zawsze jest ta, ta, ta nutka niewiadomej. Oczywiście uważam, że w Europie dłużej się łapie stopa niż y, na Bliskim Wschodzie i no, przekonaliśmy się o tym właśnie na przykład w Bułgarii. Tak? Mhm. W Turcji już nie mieliśmy na pewno problemu e, z łapaniem stopa, w tak. Iranie to w ogóle. W Turcji nas przestrzegali, że ciężko będzie złapać stopa, zwłaszcza we dwóch chłopaków. No my nie mieliśmy tego problemu na pewno, ale może dlatego, że łapaliśmy na autostradzie. Mhm. Nie łopaliśmy na jakichś tam bocznych, tylko prosta autostrada, tam już były takie lepsze auto, bo tam jest autostrada płatna, więc też y, ludzie też bogaci, może mniej tacy, którzy chcieli faktycznie raz jakoś, nie wiem, y, czy oskamować czy coś. No nie zdarzyło się chyba tak mhm. raczej. Mhm. Łatwo wam było nawiązać kontakt. Bo z tego co kojarzę, to też dzieliliście się z nimi naszą kulturą. E, <głos》> tak. Puszczając piosenki. E, tak, tak. E, puszczaliśmy ojo między innymi. Tak, albo tak. Pozdrawiamy Tak, e, Pozdrawiamy. No pomysły były przeróżne. Wszystko zależało od tego, jak bardzo byliśmy się w stanie dogadać z, z kierowcą czy też z pasażerem. No zwykle to wspomagaliśmy się już w tych krajach właśnie Bliskiego Wschodu tłumaczem. Warto ale... pobrać sobie wcześniej tak. w ogóle cały cały alfabet i cały tłumacz, żeby jak będzie problem z internetem. Dokładnie i... O dziwo dosyć dobrze działa Google Tłumacz, przykładowo właśnie w języku perskim, ale o dziwo bardzo dużo osób też po angielsku sobie, sobie radziło i byliśmy w stanie z nimi, się, z nimi się po angielsku dogadać. I wtedy, tak jak, tak jak wspomniałaś, no, wymiana kulturowa. My mieliśmy mnóstwo pytań, chcieliśmy zobaczyć, jak naprawdę ludzie żyją, jak naprawdę wygląda. Sytuacja, czy to gospodarcza, czy też polityczna w tym kraju. No i wokół tego się kręciły pytania, wokół rodziny, wokół tego, co on, co on tu robi, dlaczego tam jedzie, no i z tego zawsze się wywiązywała jakaś ciekawa rozmowa. Pamiętam, jak czytałem sobie blogi na przykład w Iranie, żeby przede wszystkim nie poruszać tematu polityki, nie? A my tak trzecie pytanie: No to co pan sądzi o. <śmiech> tak. <śmiech> No to tak że... troszeczkę stąpaliście po cienkim lodzie. Ja w ogóle nie czułem nawet, żeby, żeby ten lud był cienki. Nie? Tak? Ludzie, tak. ludzie byli na tyle, na tyle otwarci, na tyle chętni do rozmowy, żeby dzielić się swoją kulturą i jednocześnie y, byli ciekawi naszej kultury, że nie czułem żadnego, żadnego tematu tabu. Tak. Zresztą ja mam takie przemyślenie odnośnie w ogóle jazdy autostopem, że ludzie się pytają, czy na przykład nie zatrzymuje się czasem po prostu jakiś, że tak powiem, buc. To ja mam takie wrażenie, że ci, którzy się zatrzymują, to są ludzie, którzy z miejsca już są otwarci na nowe doświadczenie, więc si siłowo czy łatwiej jest z nimi złapać kontakt. Mhm. Czyli że właśnie, no bo tutaj mieliście taką sytuację, że wsiedliście do samochodu i macie takie... No, może to nie był ten dobry samochód, może jednak powinienem do innego, po prostu, że czuliście, że coś... Nie czujecie się komfortowo w tym miejscu. Hmm. Hmm. To chyba tylko na twoim pierwszym autostopie to <grym> było. Tak, tak. No, pierwszy autostop miałem taki dosyć, dosyć straszny. No, mogę nawiązać, bo to też taka ciekawa, ciekawa, ciekawa anegdotka, bo e, mieliśmy wtedy chyba 15-16 lat e, i ja byłem przekonany, że autostop to wygląda tak, że zatrzymują się mm, czarne, czarne BM-ki z rosyjską mafią w środku, i po to tylko, żeby wyciąć organy i, i sprzedać później na czarnym rynku. To tak stereotypowo troszkę. Tak, tak, to... tak, no strasznie to by było głupie, gdyby tak się wydarzyło faktycznie. Tak, no i, i faktycznie to wtedy gdzieś chyba koło Jarosławia łapaliśmy tego stopa. Tak, na granicy. By było. Na granicy i jechaliśmy też w stronę granicy, długo, chyba z godziny łapaliśmy tego stopa. No ale w końcu upragnione auto się zatrzymało, tylko niestety była to ta czarna BMW. Po tym jak otwarłem, otworzyłem drzwi, od, usłyszałem od razu takie rosyjsko brzmiące disco polo i już sobie myślałem, no to... To chyba po mnie, nie? Stało się. Mama miała rację, a ja się nie posłuchałem, tak? No, nawet ja, chociaż miałem doświadczenie, to sprawdzałem mapę, czy dobrze jedziemy się. Okazało po prostu, że to było małżeństwo jadące z Ukrainy i chcieli nam pomóc, tylko nie umieli po polsku. Tak, 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 tak. Jakoś tam się później dogadało, zaczęliśmy dogadać, dogadywać, tak, bo e, o, o grzybach, pamiętam, o grzybach, rozmawialiśmy. O grzybach i tak, o wódce. I o produkcji alkoholu. Alkoholu? Tak, tak. Także koniec końców naprawdę bardzo, bardzo miło spędziliśmy z nimi czas. No znaleźliście no. wspólny język. To. Tak. Grzyby i alkohol to jest naprawdę dobry, <głos> <głos> dobry temat do rozmów. A jeszcze też wspominaliście o kwestiach, właśnie tam, kosztów że najtańszy bilet i tak dalej to średnio taka wyprawa jeśli oczywiście chcecie się tym podzielić ile wynosi, tak? Ile, ile was mogło tam wynieść? Nie ma górnej granicy, to... Nie ma górnej granicy na pewno. Mogliśmy, mogliśmy wydawać na, na wszystko, na co tylko chcieliśmy, no ale. A właśnie oszczędzaliście, czy jednak uznajcie, nie, to jest nasza wyprawa życia, więc co będziemy oszczędzać? Myślę, że jak jechaliśmy autostopem przez większość czasu, to nie tyle oszczędzaliśmy, co nie mieliśmy okazji wydać dużej ilości pieniędzy, bo jednak nie chodziliśmy po jakichś na przykład droższych hotelach, restauracjach. Ludzie bardzo często zapraszali nas do siebie. I to wyglądało tak, że po prostu pół godziny rozmowy i zawsze pada pytanie, a gdzie śpicie? No i my mówimy, no nie wiemy jeszcze. Szukamy tajnego hotelu. Nigdy nie wpraszaliśmy się jakoś ludziom. I oni sami proponowali to, zapraszam do siebie. Zawsze padało to słynne be my guest, zwłaszcza w Pakistanie. <gry> I po prostu nas ugaszczali. Mieliśmy jedzenie od nich i chyba bardzo dużo oszczędziliśmy aż do Tajlandii. W Tajlandii już y, mniej jeździliśmy autostopem trochę mm -hmm. i pomyśleliśmy... Rozleniwiliśmy się. Tak, tak rozleniwiliśmy się trochę, ale pomyśleliśmy, że to są już te wakacje, nie? Że nie byłem nigdy w Tajlandii, mm -hmm. lecimy z tematem. Y, hotele były i tak tanie, ale na przykład jakieś jedzonko, czy faktycznie już y, weszły jakieś tam bary i tak dalej. To już było całkiem fajne. Tam poszło więcej pieniędzy, ale myślę, że... Y, i, I tak nie tak dużo. Nie tak dużo, no. A właśnie, bo tak wspominaliście o jedzeniu, kuchni. Czy było coś, co was bardzo zaskoczyło? Albo było jakieś danie, które wszyscy się nad nim zachwycali, ale skosztowaliście i mieliście wrażenie, że to jest przerysowane? mieście takie sytuacje? Albo, albo też jeszcze, no, to jest jakby zagraniczna kuchnia, więc jakieś rewolucje może was spotkały? O. No tak, przez miesiąc się przygotowywałem, jedząc te tabletki z progetykiem. No powiem wam tak. Nie pomogło. Nie pomogło. Nie. <laughs> Tabletki z pierwiotekiem, może trzeba było je od roku zażywać, ale... Mhm, albo kilogramami. Albo kilogramami. Ale może zaczniemy od tej, od tej pozytywnej kuchni, która zrobiła na nas e, myślę, że takie naj, najbardziej pozytywne wrażenie. Moim zdaniem to była Turcja. Uważam, że jedzenie, jedzenie, kuchnia turecka, no to z tych wszystkich krajów stawiam na, na pierwszym miejscu. Przepyszne. Przepyszne. Zwłaszcza, zwłaszcza w Antiochii zjedliśmy takiego, chyba półkilogramowego kebaba. U, tepsi kebab. Tepsi kebab, dokładnie. Mm -hmm. No kształt, na kształt pizzy z samego mięsa, żeby tak łatwiej sobie można było wyobrazić. No i tak dobrego mięsa oj, do dzisiaj nie jadłem. To, to nie było to samo, co kawa w Rzeszowie? <śmiech> nie. <śmiech> <śmiech> Ale ja też pamiętam bardzo dobrze kunefę, taki deser skarmelizowany. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że tam jakiś jeszcze serek był. W każdym razie to jest taka deserowa rzecz. I pamiętam, że trafiliśmy raz na, już, już też w Antiochi pierwszy raz kunefe jedliśmy, tam nas bardzo dobrze ugościli. I pamiętam, że później byliśmy pod Salin Urfo, okazało się, że trafiliśmy do domu cukiernika. I on po prostu jak się dowiedział, że ja bardzo lubię kunefe, to zadzwonił do swoich pracowników, którzy jak Uber Eats przywieźli nam pod sam dom, oczywiście za darmo wszystko dostałem. I nigdy nie miałem tak wielkiego brzucha, jak wtedy, pamiętam, zdjęcie o, tak. takie małe, wspaniałe, jak nam wywaliło bebzony po pięciu kolacjach. Taka ciąża spożywcza tak. w bardzo zaawansowanym stopniu. Tak, jedzenie tureckie, wspaniałe. Czyli z tego też co opowiadać, to często was tak gościli. Ogólnie jakby mieszkańcy chyba byli gościnni, że was zapraszali do siebie właśnie tutaj z tym jedzeniem? Czy do tylko kilka takich sytuacji? Wiesz co, żeby cię nie skłamać, to chyba policzyliśmy na koniec podróży jak e, często spaliśmy w namiocie, ponieważ przez całą podróż e, targaliśmy ze sobą namiot, którego użyliśmy trzy razy. Tak, przez na dwa, dwa miesiące. miesiące. Więc totalnie mógłby, moglibyśmy nie brać tego namiotu, bo okazało się zbędny. I, I w zasadzie to chyba pierwsza noc to była w Polsce? Czy nie? Na, nie za nie, granicą, nie, nie. przepraszam. nie. noc już była za granicą. Za granicą, była za granicą Ale była... was zlało chyba troszkę. Ojeny, Tak. Spaliśmy między naszą ciężarówką, która nas wiozła i torami, więc nie dość, że nas zlało, to jeszcze ja się budziłem. Pamiętam, miałem zawsze koszmary, że leżę na torach i że już umieram. I jak wstawałem, to dalej słyszałem ten pociąg, jak przejeżdża tak metr ode mnie. No i to było dosyć straszne i mokre było. Tak, tak. Mokro było dlatego, bo, bo padał deszcz, żeby tutaj nie, nie zmienić nikogo. Mm. E, tak. Na tyle, że. Tak, tak, to, to był deszcz. To był deszcz. <laughs> na, tyle, na tyle, że właśnie podmyło nam kompletnie namiot. Więc na drugi dzień, jak się obudziliśmy, wszystkie rzeczy, no. Troszkę nam namiot przeciekał, mm -hmm. ale, ale no mieliśmy takie wyzwanie, bo wstaliśmy troszkę za wcześnie, no musieliśmy poczekać trochę na naszego kierowcę, więc śniadanie jedliśmy, jedliśmy pod naczepą, no to też jest ciekawe tak, w słowiańskim ciekawe pod, pod, pod naczepą, ten pasztet. Nagrywaliśmy wtedy vloga tak. dla kolegi, to pamiętam, że musiał 15 minut oglądać, jak jemy pasztet pod, <laughs> pod naczepą. Pamię pamiętam doskonale ten filmik i nawet specjalnie nałożył na to speed po prostu. <laughs> tak. I właśnie warto dlatego podróżować, dla takich chwil. E, a właśnie jak już mówiłem tutaj o noclegach, to powiedzcie proszę co nieco o komforcie waszych noclegów, bo zdaje się, że z tego co właśnie też udostępnialiście, to spaliście już chyba w każdych warunkach. No chyba nie spaliśmy wieczorem w dobrych. <grystanie> <grystanie> znaczy, no, różni ludzie mają jakieś tam różne swoje standardy, tak. No, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do, do spania w namiocie, to takie warunki właśnie spartańskie w spaniu na podłodze, czy tam, tak jak tutaj wspomnieliśmy, między torami, a ciężarówką, no, to nie zrobią, nie zrobią wrażenia. Owszem, zdarzało nam się w jakimś, właśnie to już w Tajlandii sobie pofolgowaliśmy i w, mm -hmm. w hotelu z basenem, mm -hmm. na bardzo głośnej dzielnicy akurat, dlatego na, ten hotel bo, był taki tani. Na Khao Road, ale tak. bardzo tanie nam to wyszło, to prawda. Ale warunki, warunki do, do spania, tak jak, tak jak wspomniałem, mieliśmy, mieliśmy przeróżne i spaliśmy, i spaliśmy w hotelach i spaliśmy właśnie tak jak e, wspomnieliśmy u, u, u naszych gości, którzy też niektórzy, niektórzy byli z wyższych sfer, że tak powiem, niektórzy, niektórzy z niższych. Spaliśmy raz w akademiku. Tak, ten pakistański akademik to była naprawdę przeprawa, bo no szczerze to było jak więzienie to nie było to, mm -hmm. to było coś takiego to było pomieszczenie no, no, nie no będzie... myślę że nawet no, delikatnie większe niż to w którym teraz jesteś tak nie? no właśnie jest, nie widać na wideo tego ale no to ile to było tak metrażowo myślisz 3 na 3 tak bym trzy na trzy obdarte ściany dwa dywany koc i poduszka ale to I półki. na waszą dwójkę tak nie, żeby... nie na naszą piątkę chyba tam piątkę, było. No. piątkę tak bo gość, to było tak, że mieliśmy tam mieć hosta, w którymś mieś, mie miejscu, już nie pamiętam. W Lahore. W Lahore. I w autobusie po prostu nie odpisywał nam gość. Więc mhm. zaczepił nas gość, który siedział obok i mówi, że wyglądamy na, na zagubionych, więc się pyta, czy mamy gdzie spać. My mówimy, że tak, tak, zaraz cię odezwie gość. Nie odezwał się przez parę godzin. I gość znowu, czy mamy gdzie spać? My mówimy, no wiesz co, jednak nie. To ja zadzwonię do znajomych, wiecie? Gość podzwonił, nie znał nas kompletnie, podzwonił do swoich znajomych, jedyną opcją był y, akademik w Pakistanie. No i wchodzimy, on też spał tam z nami, 4-5 osób, to 3 na 3 miejsce. I, ja, jak tam wszedłem, to pierwsze co pomyślałem, że ja chcę jak najszybciej stamtąd wyjść. Uh -huh. Na śniadanie pamiętam, jeszcze nam zasponsorował śniadanie, był strasznie miły, ale te warunki były takie, że czułem się naprawdę jakbym coś przeskrobił i mnie tam uh -huh. wsadzili po prostu za karę, a się okazało, że goś studiuje literaturę angielską. Proszę. Tak, więc te, te warunki, pamiętam, sprawiły, że pierwszy raz się złamałem i poszedłem na śniadanie do McDonalda. Tak, bo to było pierwsze miejsce, w którym mieliśmy McDonalda. To prawda. I ja to... skorzystałem z tego śniadania, było bardzo dobre i tylko tłuste, ale już się żołądek przyzwyczaił. Mhm, tak. Czyli, że dużo właśnie takich tłustych potraw mieliście na swojej drodze, skoro wspominać tak, o w tym. W Pakistanie na pewno. Tak, tam, tam w, tak, w Pakistanie. Tam jedzą bardzo tłusto i ciężko. Mhm. No a propos jedzenia właśnie, to chyba w Pakistanie też było, albo w Iranie, w Pakistanie, że pytałaś wcześniej o coś, na przykład na czymś się zawiedliśmy, to było takie danie, które ktoś nam strasznie zachwalał i nawet puszczono nam jakieś filmy jakichś tam zagranicznych youtuberów, którzy gotowali, że to jest top 10 w ogóle jedzeń, jakie jedli, nie pamiętam nazwy tego, to później może jakoś sobie przypomnimy, ale poszliśmy do jakiejś restauracji znanej z tego, że to serwuje, dostaliśmy, to i tak w sumie chyba nie. Może zjadłem 70%, mimo że byłem głodny. To była, to była na pewno baranina i ona, tak jak nasz bigos, im dłużej się im dłużej się gotuje, tym jest lepszy i mhm. tym tokiem rozmowania właśnie, im dłużej tą baraninę się gotowała, tym ona miała być lepsza. No nie była. No była taka mhm. rozciapciana. Nie i ta była, męczy. taka. No, nie, 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 nie podbiło to naszych, naszych kubków smakowych. Mhm. Zupełnie w przeciwieństwie, co oczywiście lody z koziego mleka, to... Lody z koziego mleka podbiły wszystkie nasze organy chyba. Myślę, Myślę że tutaj śmiało, jeśli, jeśli ktoś kiedyś odwiedzi, e, odwiedzi Pakistan, e, bez zastanowienia... Po może... drodze sprzedają, normalnie, tak. zatrzymują ci auto, dają ci takie roztopione w połowie... Mm. Te mm. lody, lody właśnie z koziego mleka z dodatkiem spaghetti. No to ten makaron taki tak. był tych lodach. Ale lody podawane ze spaghetti, tak? Zgadza Nie. Się. On jest chyba tak w, To znaczy, chyba mieliśmy jedne takie lody, co były tak na patyku po drodze, hmm. i raz dostaliśmy takie rozciapciane w ogóle razem z tym makaronem. I z kostkami lodu. Takie I z kostkami zwykłej, lodu, tak. Żeby były zimniejsze, tak. Takie cząsteczki jak jak macie na przykład sok pomarańczowy z tymi cząstkami miąższu, to... No wyobraź, wyobraź sobie, tak. że na przykład mama cię woła w lecie na lody, nie? Ale ty się bawisz i nie masz czasu. I przychodzisz za pół godziny, one już takie są, wiesz, takie roztopione, nie? I teraz wyobraź sobie, że jeszcze od razu ci obiad zrobiła i wrzuciła do tych lodów, nie? No i jesz to, bo głupio ci przed twoimi tymi gospodarzami. A później jeszcze dostajesz sok strzciny jakimiś, nie wiem, chyba stopami gnieziony, mm. to pamiętam, że y, wtedy. No, Bartek, Bartek się sprytnie oczywiście wykpił od tego, bo y, miał takie szczęście, że, że ułamał sobie zęba i. E, przed tymi naszymi e, hostami, oh, wow. wymigał się, że jego boli zombie, on nie będzie tych lodów jadł i on Ale nie będzie też pił tego, tego soku. Ja no, się tak chyba. nie cieszyłem z zęba. Wypiłem chyba jedną trzecią tego soku. Ju, już czułem, już czułem rewolucję. Tak, tak, tak. No ja niestety e, chciał, chcąc okazać wdzięczność, że, że zaserwowali mi właśnie za darmo taki Taki posiłek, no to zjadłem całe te, te lody z tym makaronem, z tymi kostkami lodu i, i zapiłem wszystko tym syropem, sokiem z trzciny cukrowej. Tak, żeby wam dać jeszcze kontekst, my tego nie piliśmy w restauracji, tak. to był jakiś sklep z tekstyliami u ich, u ich znajomych, gdzie piliśmy to na dywanie i na dywanie też to wszystko było jakby postawione, nie? Bo... tak, tak, no to, to naprawdę musiało być mylne, że, że my to w jakichś restauracjach yy, dostawaliśmy. I jak, Bartku, warto było się poświęcić, spróbować? <noise> to znaczy, yy, warto, warto spróbować i mieć nauczkę na pewno na, yy, na przyszłość, żeby więcej czegoś takiego nie jeść. Nie? Ja teraz też nie słyszałem yy, różne historie, żeby nie, nie tykać tych, yy, tego przede wszystkim soku z trzciny cukrowej, że niby jest bardzo dobry, ale źle wpływa na żołądek. No, yy, ja Zaprzyjaźniłem się właśnie z toaletą późniejszej nocy i z tabletkami właśnie z węglem, bo dużo czasu tam spędziłem. To wyglądało troszkę jak bieg za sztafetą. Po prostu Bartek wraca, zbijamy piony i ja wchodzę po prostu do toalety i później zmiana. I tak całą noc na runkach. Tak, tak. No w sumie właśnie, no bo tutaj bardzo dużo czasu spędzaliście razem. I pytanie, czy czasami nie byliście już zmęczeni swoim wzajemnym towarzystwem? No, ja myślę, że ja byłem na pewno mniej zmęczony sobą i Bartkiem, niż Bartek mną. Tak, no, ja już na pewno, już y, myślę, że pod koniec byłem i zmęczony, i zmęczony podróżą, i czasem y, zmęczonym Bartkiem. Ale no, to nie przeszkadzało, żeby się oczywiście dogadywać i, i dobrze, dobrze bawić w podróży, nie? No, to... To jednak jest spędzanie 24 godziny na dobę z tą drugą osobą. I my nawet chyba przed wyjazdem się zastanawialiśmy: kurczę, czy my tak wytrzymamy ze tak, sobą, czy, był, czy jakoś damy radę, czy nie? To był dobry test. Tak, to był, to był dobry test. No. Tak. Ale jak widać, no, jesteśmy tutaj we dwójkę. Wcale nas Ania nie zmuszała do tego, żeby tutaj siedzieć teraz koło siebie. Więc... Ja to z Krakowa przyjechałem specjalnie. Tak. Oh. tak. To dziękujemy bardzo. No, także fajnie. Ale wydaje mi się, tak jeszcze, a propos spędzania czasu, to miałem znajomych, którzy jeździli w parach, właśnie stopem i to nawet na krótsze dystanse. No i stwierdzali, że na, kró na krótki czas spoko, na dłuższy to tylko i wyłącznie samemu. Mhm. No i tak zastanawiałem się, jak to, jak to będzie wyglądać. Trochę się stresowałem. I wydaje mi się, że też dobrze wybrałem, że z Bartkiem też pojechałem w taką podróż, bo jednak znamy się całkiem nieźle. I największym wrogiem w przypadku y, takiej podróży jest chyba przede wszystkim zmęczenie. Mhm. Bo jak człowiek jest zmęczony i już ma wszystkiego dość, no to wiadomo, że się powoli też irytuje i takie głupie rzeczy, które wcześniej nie przeszkadzały, zaczynają przeszkadzać. Mhm. No i wtedy warto czasem też się po prostu powstrzymać, wyspać. My też tak też robiliśmy, że na przykład w Tajlandii po prostu dobra stop, idziemy do, do hotelu, Idziemy teraz na drina, idziemy się y, po prostu pobawić, odpocząć, i, i wtedy ze, ze świeżą głową na przykład zaczynaliśmy jakieś tam kolejne etapy. No właśnie, czy w tym wszystkim, jak już wspomniałeś, nie pojawiała wam się myśl taka, no a na co nam to było? Może lepiej teraz byłoby siedzieć pod ciepłym kocykiem, z herbatką w dłoni, w domku, zamiast siedzieć na drugim krańcu świata i zastanawiać się, gdzie będę spał jutro? Nie, w życiu czegoś takiego nie, nie było. Nie nie Ani razu. Mojej pani ale to jest piękne, to znaczy, że no po prostu rzeczywiście jakby, no jest dla was to ogromna zajawka, bo niektórzy byliby już zmęczeni i by chcieli jak najszybciej wrócić do domu, tak przynajmniej mi się wydaje. Wszystko zależy, co się, co się robi. No, ja na pewno nie jestem fanem e, wakacji all inclusive, w których faktycznie mhm. e, można się znudzić siedzeniem e, w hotelu. Ale jednak, jak każdy kolejny dzień przynosi coś nowego i nowe doświadczenia, nowe przygody, to aż chce się chwytać ten dzień i nie myśli się właśnie o tej nudzie, tak? bo zawsze mhm. znajdzie się coś do roboty, zawsze znajdzie się jakieś zajęcie. Więc nie było mowy, myślę, o takich myślach, że chciałoby się, się już rzucić to i być w domu. Oczywiście była tęsknota za bliskimi, ale to. To tyle. Ja pam pamiętam ten moment podczas podróży, kiedy iPhone Bartka przestał pokazywać mu już jego dziewczynę i zaczął pokazywać zdjęcie ze mną z podpisem pierwsze chwile razem. Bo... <laughs> <To> było jakoś <laughs> miesiąc po podróży chyba. Tak, 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 już. <laughs> Mój telefon chyba domyślił się, że, że zmieniłem partnera życiowego. Taka piękna pocztówka. Tak, piękna pocztówka. Pierwsze chwile razem, jak do tej pory właśnie miałem ze swoją dziewczyną, tak teraz zaczynam mieć z Bartkiem Markiem... Coś się kończy, coś się zaczyna. A propos pocztówek, to też wpadliśmy na świetny pomysł, jak byliśmy pod tą Bogu chwałą. Zajrzeliśmy do Dukli i tam na, na poczcie kupiliśmy pocztówki, więc oficjalnie wszystkie osoby, które spotkaliśmy po drodze, myślę, że jesteśmy z Dukli, więc serdecznie pozdrawiamy naszych rodzimych Duklańczyków. Raz przetrajdowałem to na fajną czapkę z Pakistanu, więc na, naprawdę było warto. Zostawialiśmy, nawet jak ktoś nas ugościł, to mieliśmy taką tradycję, że pisaliśmy albo po angielsku, albo w ich języku, jak się udawało to dobrze jakoś przetłumaczyć, to pisaliśmy pocztówkę, podziękowanie itd. i tak dalej, albo dawaliśmy je do ręki, albo zostawialiśmy na przykład na jakiejś szafeczce, żeby sobie później zobaczyli, wysyłali nam zdjęcia później na przykład, że dziękujemy, właśnie znaleźliśmy, więc to y, też wydaje mi się, że fajny, fajny wyraz wdzięczności jest, jeśli się jedzie gdzieś, to warto mieć coś ze sobą, może coś więcej niż cukierki, bo Nasi znajomi chyba mieli cukierki właśnie jakoś nie, schodzi, nie, schodzi, nie schodziły w tym Iranie, a faktycznie takie pocztówki czy coś to jest fajna, fajna rzecz. No i tutaj właśnie teraz mówicie o tych takich pozytywnych kwestiach <laughs> nawiązywania właśnie kontaktu z innymi kulturami, ale czy właśnie nie mieliście przed, przed tą całą podróżą jakichś obaw przed danym miejscem? Bo na przykład podobno przed Iranem was przestrzegano, że może być tam różnie. <laughs> Zwłaszcza, zwłaszcza mnie i, i, i moją dziewczynę starał się e, taki e, były nauczyciel Bartka nastraszyć, jak to tam jest niebezpiecznie i e, jakie to jest złe państwo. E, po czym spotkaliśmy go też właśnie w tym Iranie podczas naszej podróży. E, ale z takich negatywnych, e, albo w których ja na przykład czułem jakąś taką delikatną obawę, oprócz tych lodów z koziego mleka, to była sytuacja, jak łapaliśmy stopa właśnie w Iranie, i staraliśmy się dogadać i przetłumaczyć kierowcy, że nie interesuje nas A. żadna taksówka, nie interesuje nas podwózka na dworzec autobusowy ani na, 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 na dworzec pociągowy. Tak, i że przede wszystkim bez pieniędzy wtedy. Tak, i przede wszystkim, że, 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 że podróżujemy bez pieniędzy. Podróż. I. E, Przystał na to, zabrał nas właśnie do miejsca, do którego, do którego zmierzaliśmy. Natomiast już kilka kilometrów przed tym, jak mieliśmy wysiadać z jego auta, zaczął nam, tak nam tłumacz mówił, wspominać coś o czynszu, który musimy, musimy zapłacić. No i to nam zapaliło taką lampkę, że no je, nasze plecaki, przynajmniej mój na pewno, był w bagażniku i zaczęliśmy wtedy kombinować. Na zasadzie, że no, mówiłeś nam, że nie mamy za to płacić, bo my nie mamy pieniędzy. Ostrzegaliśmy cię przed tym, a wtedy no, trochę pieniędzy chciało od nas, jak na, jak na warunki autostopowe. Mhm. Na pewno taniej by nas wyszło jakimś autobusem to przejechać. Mhm. Koniec końców y, zatrzymał się w tym miejscu, w którym, y, w którym chcieliśmy. Ja zadeklarowałem się, że dam mu te pieniądze, tylko mam je całości tak, w całości w plecaku. W bagażniku, w plecaku, żeby się zatrzymał, żebyśmy mogli je wyjąć. Tak, tak. I ja w momencie, w którym już miałem plecak na plecach, byłem pewny, że nie odjedzie mi z plecakiem, z całym moim dobytkiem. Ja... z obrazem. Tak, i z obrazem przede wszystkim. Zaproponowałem, że no dam mu chyba jedną czwartą tej kwoty, którą, którą on oczekiwał. I no, z, z, zaczął być wtedy taki dosyć nerwowy i, i y, domagać się tych pieniędzy, które on chciał. I no, trochę, się, trochę się wtedy tak przestraszyłem, bo jeszcze przy okazji obok był. Jakiś inny Ta, lokal. Taki starszy gość podszedł do nas tam mi zaczął coś się wypytywać, więc to było tak, straszne. Tak, dosyć. zainteresował się, bo no, nie znaliśmy w ogóle go no, tak, jak, e, tak jak tutaj, praktycznie wszystkich, których na mhm. autostopie poznaliśmy. E, nie wiedzieliśmy, czego się możemy po nim spodziewać, czy on zacznie się awanturować, czy, czy zacznie nam grozić. E, no, kompletnie nie mieliśmy pomysłu, co, co się może stać dalej, ale twardo, twardo mówiliśmy, że, że nie mamy tych pieniędzy. Że, że nie możemy mu dać więcej, że, że, żeby już skończył sobie i sobie poszedł. No i skończyło się to tak, że po prostu wyciągnął do mnie rękę. Taki obrażony. Taki obrażony, uścisnęliśmy sobie dłonie, no i on pojechał, a, a my. Tak, Kontynuowaliśmy. A ten starszy podróż. gość w ogóle zacząłem z nim na tłumaczu gadać. On się spytał, przepraszam, czy wszystko w porządku, bo wydajecie się troszkę zagubieni. Czy, czy ten gość się wam naprzykrzył w ogóle? On nie stanął w obronie tego gościa, tylko się nas spytał, czy, tak. czy u nas w porządku, no bo wiedział, że turystami jesteśmy. Aha, czyli że to nie było z tej, z tej strony, że jednak czuliście, że on staje po jego stronie i dołączać się do konfliktu, że jest problem. On wyszedł z ciekawości po prostu, patrzył mm -hmm. sobie na nas, a później właśnie spytał, czy może nam jakoś pomóc, więc mm -hmm. nie było tak, że oni jakoś tam się faktycznie wgrupowali i tak dalej. Ale z kolei moja chyba taka najbardziej stresująca przygoda to było jakieś pół godziny później, mm -hmm. kiedy poszliśmy sobie yy, tam dalej, bo to było pod grobem tego cyrusa i... Była taka sytuacja, że zatrzymała nas policja i spytali, gdzie jest nasz hotel. A my, że no, nie mamy jeszcze hotelu, idziemy przed siebie. No i popełniliśmy ten błąd, że im pokazaliśmy, że nasz namiot i że prawdopodobnie tam będziemy spać. Oni stwierdzili, że nie ma szans, nas okradną, zabiją, jak wszędzie po drodze. Ale nas już tyle razy okradli i zabili, że na nas to nie robiło dużego wrażenia. Mhm. Natomiast zawieźli nas do, do jakiegoś takiego hostelu, motelu. Tak chyba 5-10 minut dalej. Jeszcze nam w ogóle zabronili nagrywać, bo ja przez chwilę chciałem nagrać przygodę, no to trochę mhm. ten, tam, yy, bo no wiedzieli, że troszkę się zazłościli. Zawieźli nas i gość tam chciał, pamiętam, w tym hotelu. W ogóle to był, yy, to był jeszcze inny gość, którego spotkaliśmy po drodze, więc oni zawożą nas do, te, do tego hotelu, gość otwiera, a my patrzymy, a to jest ten sam gość, nie? co go wcześniej spotkaliśmy, się w szefie, nie? Ale chciał 20 dolarów chyba za, za nocleg. Mm -hmm. Więc stwierdziliśmy, no nie, nie mamy tyle, zresztą to jest Iran. To, no dla, to jest dla nich to było jeszcze więcej niż dla nas w Polsce, nie? Mm -hmm. Tak, tak, tak. tak. No 20 dolarów to. Nie. Mm -hmm. No i jakoś udało się to stargować, że nas zawieźli do takiego starszego dziadka, fajnego. I za 5 dolarów się tam przespaliśmy mm -hmm. i też musieliśmy długo się tłumaczyć. To ja byłem trochę zestresowany, właśnie przede wszystkim dlatego, że nie miałem kontroli w ogóle nad tym, na tym, co się dzieje. Nie, że tu jest policja. Tu nas wożą, tu jest dziadek, tu nie możemy wyjść nigdzie, no bo jednak nas kontrolują. To pierwszy raz byłem taki trochę faktycznie zestresowany, ale koniec końców bardzo fajnie się skończyło. Goś nam przyniósł chleb, herbatkę, porozmawialiśmy z nim. Mm -hmm. Też mm -hmm. była fajna rozmowa, bo on w ogóle nie umiał czytać. I mogliśmy tylko mu na tłumaczu jakby mm -hmm. po, e, ewentualnie czasem puścić coś chyba. Nawet nie mogliśmy puszczać nie mogliśmy, na tłumaczu, no. tylko to, co się nauczyliśmy albo co Bartek się w trakcie drogi z języka perskiego nauczył, to, to mm -hmm. było jedyne, co mieliśmy do zaoferowania. Nawiążę do tego właśnie, bo mieliśmy też zakład, e, który, który podjęliśmy w Tebrizie, mm -hmm. ponieważ Bartek w jednym z muzeów zobaczył taki elementarz e, z podstawówki dla, dla irańskich dzieci, no, uczący języka perskiego. No i od razu on zdecydował, że on będzie się tego uczył, że on się do końca naszej wizyty, wizyty w Iranie, która trwała około tygodnia, tygodnia może delikatnie dłużej, ale że on się nauczy, m, nauczy alfabetu. No przyjąłem wyzwanie, założyliśmy się o stówę, o stówę mhm. i kurczę strasznie był zawzięty, jeśli, jeśli o to chodzi i, i no, trzeba mu to oddać, że trochę się nauczył faktycznie tego, tego alfabetu, ale koniec końców no, <grym> zakład przegrał. Zdałem sobie złe warunki, bo powiedziałem, że zapiszę słowo, jakie mi powie, a potem się okazało, że inaczej się trochę pisze niż czyta i poległem na ortografach. <grym z okładą> No, dalej ci te w Wiszę w ogóle. O, dobrze, że się spotkaliśmy. No, no dobrze, że się spotkaliśmy, no. I sobie to wyjaśniście. <noise> tak, tak, tak. Ja tak tylko chciałem napomnieć. A tak tylko. <głos> <głos> Pół roku minęło. <noise> no, no właśnie, ale to w takim razie jakby ten Iran okazał się być taki straszny, jak mówią? Czy jednak mieliście nieco inne odczucia? <noise> Nie był straszny. Nie był. Nie był straszny. Ludzie byli bardzo przyjemni, kochani. Pierwszy stop, którego złapaliśmy, to byli ludzie, z którymi spędziliśmy chyba trzy dni, koniec końców. Mhm. I nawet dalej mam kontakt z jednym z tych ludzi, bo to był gość, który chciał do Polski, no do, Polski do Europy przyjechać. I tam się właśnie starał o, o jakiś staż w Niemczech i tak dalej. Bardzo otwarci ludzie, bardzo kochani. W ogóle jest bardzo dużo podobnych rzeczy między kulturą perską a polską. Mhm. Na przykład y jedzą kotlety, i to się nazywa kotlet u nich faktycznie. Jedliśmy sobie w parku u nich lubią sobie właśnie w parku spędzać czas podobnie jak my, to tak w Turcji tego nie zauważyłem, ani w Pakistanie. Oni faktycznie chodzą do parku, grają w siatkówkę dużo. O. Zawsze jeśli chodzi o siatkówkę, wszyscy o, Bartosz Kurek i tak dalej. I no nawet bardziej, tak. bardziej niż Lewandowski był kojarzony tak, Bartosz tak, Kurek tak. u nich, no. no. tak, bo nawet patrząc po tych meczach reprezentacyjnych, to rzeczywiście, no, mogą kojarzyć właśnie tutaj. Tak, to było bardzo popularne. Przede wszystkim w Iranie Persowie są bardzo fajną kulturą, oni bardzo też, a propos tej polityki, Sami często zaczynali temat, że oni nie lubią swojego rządu. I na przykład rząd jest taki silnie antyalkoholowy i tak dalej. Oni często na przykład zapraszali nas do domu, mówili: patrzcie, to jest nasz barek z alkoholem. Mm -hmm. tak. Oni nie piją alkoholu. Nie, nie spotkaliśmy się z tym. Oni mają alkohol tylko po to, żeby pokazać, że, y, że mają. Że mm -hmm. mają gdzieś po prostu te zalecenia rządu, nie? Bo mm -hmm. oni są bardzo y, buntowniczy no, nastawieni. Być może no, trafiliśmy też tylko na takie, na takie osoby i na. Żadnego zagrożałego tak, tak, konserwatystę coś. nie trafiliśmy. Uh -huh. no, być może, pewnie też byśmy mogli się czegoś ciekawego od niego dowiedzieć, ale, ale no nie, nie nikt, kto, kogo spotkaliśmy w Iranie, nie był takim właśnie konserwatystą i może ten, wszyscy nas, byli. Może nie, ten, co nas przed Tajlandią tylko przestrzegał trochę. <noise> tak, tak. Spotkaliśmy kogoś, kto przestrzegał nas właśnie przed, jak opowiadaliśmy nasz cel podróży. Um, przestrzegał nas przed Tajlandią, ponieważ um, no jest to państwo grzechu i, i tylko pornografii, pornografii, tak i grzechu. Mm -hmm. No a my tak, a, a o co chodzi, nie? Mm. <laughs> Teraz też przenosząc się na gdzie indziej. Jak byliście w Pakistanie? To wiedziałam urywki, że wy podobno tam byliście chyba w jakimś więzieniu. Byli tam panowie w ogóle z amunicją, a na sam koniec jeszcze wiedziałam, że Bartek grał dla nich przy gitarze dla tych więźniów, Uf. więc bardzo interesuje mnie ta historia. Jak wy się tam znaleźliście i co tam się w ogóle działo? E, to wyglądało tak, że zaraz po, po, po przekroczeniu granicy, no totalnie jakby nie spodziewaliśmy się niczego. Przeszliśmy z otwartą głową. Gość nas w, na takim motorku jakby sobie jechał i mieliśmy iść za nim i zaprowadził nas na komisariat. I powiedział, że czekamy na eskortę militarną. Eskorta militarna miała nadejść, jednak okazało się, że nadejdzie dopiero kolejnego dnia o 8 rano. Więc mieliśmy cały dzień do spędzenia na komisariacie w Pakistanie. I na tym komisariacie byli również więźniowie za kratami. Mm -hmm. y no, nie wiem Bartku, czy chciałbyś coś dodać, jak to wyglądało na przykład? <grym> to znaczy, <grym> bardzo prowizoryczne to było więzienie, taki komisariat. Na pewno to nie wyglądało tak, tak jak u nas. Troszkę jak wzoru, nie? Jak ten Sierżant Garcia siedział, takie Meksyka yy, hiszpański, nie? Tak, tak. No, nam się akurat trafiła do spania taka kwatera e, chyba komendanta, tak. e, w której mieliśmy, mieliśmy nic nie ruszać, no ale oczywiście jak zobaczyliśmy wielką flagę e, Beludżystanu, bo to był właśnie region, w którym przebywaliśmy, i mhm. to był tak naprawdę też e, była przyczyna tej eskorty policyjnej, ponieważ tak. e, no, Beludżystan nie cieszył, nie cieszył się i pewnie do, do teraz się nie cieszy jakąś dobrą, słabą. Stąd właśnie eskorta, eskorta policyjna. Ale właśnie wracając, jak widzieliśmy wielką flagę Beludżistanu, gdzieś na szafie leżącą Ładną czapeczkę na ładną, szafie też. Tak, ładną czapeczkę na szafie i na biurku leżący, no taką kurczę pałkę. Tak Wielką tak pałę do bicia. Pałę do bicia, po prostu pałę do bicia. Mówimy, no nie, no jak sobie tutaj zaraz zdjęcia nie zrobimy, to, to nie wytrzymamy. To szalejemy <grym> Tak, to oszalejemy. <grym> Więc jeden z nas filował tylko przy drzwiach, a drugi, dobra, dobra, już teraz, rób zdjęcie, rób zdjęcie. Tak, tak, tak. Że do dzisiaj jest tak, to troszkę Tak, troszkę ryzykownie tak kombinowaliście. Tak. Ale wydaje mi się, że to też była forma takiego przytyczka w Nos, bo mhm. na tym komisariacie mieliśmy jednak taką dosyć nieprzyjemną, nieprzyjemną sytuację, bo e, ta pała do bicia jednak e, od czasu do czasu tam była wprawiana w ruch e, na tych więźniach. Mhm. No okazało się, no to nie będę jakoś wchodził w szczegóły po prostu, nie? No ale mieliśmy... No, taki... Więźniowie byli bici. Więźniowie byli bici. I to tak w miarę regularnie, co na przykład w godzinę, nie? Mhm. Więc e, no, long story short, e, po prostu mieliśmy spięcie, bo nie tylko ja i Bartek tam byliśmy, byli tam również e, Simon, Mhm. czyli Niemiec, który jeździł tam w Volkswagenie o górku, Melanie, również Niemka, na motocyklu przyjechała i owa Gabi, która od siedmiu lat podróżuje. Mhm. I mieliśmy tam taką naszą małą drużynę, pięciu wspaniałych. No i my z Bartkiem nie wiedzieliśmy do końca, jak zareagować na to bicie, bo jednak, no kurczę, jesteśmy... że ile możemy sobie pozwolić. Tak, no to goście z kałachami faktycznie z nabitą amunicją idą i tam ich tłuką. Ale była taka sytuacja, że... Ja, ja dostałem w ogóle gitarę wtedy. Mhm. I tam sobie przygrywałem po prostu. I przyszedł komendant. No i komendant przyszedł na obchód, sprawdza to więzienie, wchodzi do tego, yy, yy, do tej celi i zasłaniają zasłony, nie? I słychać tylko takie. Nie? No i sobie myślimy, nie, no ja przestałem grać na tej gitarze, no bo troszkę atmosfera umarła. I mhm. pamiętam, że Simon wtedy wstał, wbiegł tam i zaczął się na nich drzeć. Wydzierać, że co wy robicie, że to jest nieludzkie, że tak tu uczycie tych ludzi, zwłaszcza, że oni. To nie byli faktycznie przestępcy, tylko to tam. To była kwestia wypadku drogowego, że tak powiem. Mhm. E, no i goście faktycznie z tymi kołachami stoją, patrzą jak on się wydziera na ich komendanta. I zluzowali. I to było niesamowite. Nie wiemy na ile zluzowali, że na przykład na drugi dzień może sobie na nich odbili, mhm. ale pamiętam, że bardzo mi zaintonowali i Simon i Melanie. Zauważyłem, że Niemcy w ogóle dużo podróżują, mają bardzo otwarte głowy mhm. i to właśnie ci Niemcy najbardziej się im postawili i faktycznie ich trochę opierniczyli za ich zachowanie. Mhm. Od tamtego momentu chyba nie było ani jednej takiej nieprzyjemnej sytuacji na żadnym komisariacie, żeby coś takiego się wydarzyło. A nawet jak rozmawialiśmy później z szefem na cały Baludzystan policji, u którego spaliśmy, to powiedział, że, yy, że dziękuję, że mu o tym powiedzieliśmy i że takie sytuacje nie mają miejsca. Także była taka sytuacja, ale nie chciałbym, żeby to odstraszało kogokolwiek od yy, mm. podróży, bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i faktycznie można się im postawić, niezależnie od tego, czy druga strona ma kałasznikowy, czy nie. Ale to właśnie zaskakujące, że jakby nie bał się tych konsekwencji, bo mogli różnie zareagować. Jakby, e. no. Mi się pośladki spociły troszkę już przy samej sytuacji obserwując ją, co dopiero jakby miał być na jego miejscu, ale bardzo mi zaimponował gość. Mi się wydaje, że jest pewna taka właśnie zależność i to, na czym zależy y, Pakistańczykom i y, całemu rządowi. Oni chcą odzyskać taką swoją dobrą reputację, może właśnie takie sytuacje, jak tutaj Bartek o nim wspomniał, nie pomagają tego temu, ale oni dbali naprawdę, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy się dobrze czuli. Ta eskorta, wbrew pozorom, ona nie była konieczna. Ten rejon Baluchistanu jest teoretycznie, jakbyśmy sobie sprawdzili, na przykład na naszej stronie rządowej. Jest niebezpieczny, ale nie jest on na tyle niebezpieczny, żebyśmy nie mogli tam przejechać i, i czuć, się, czuć się właśnie swobodnie, ale na wszelki wypadek ta eskorta jest zapewniona, ponieważ oni chcą, żeby ci turyści, którzy przyjeżdżają, żeby oni na pewno, żeby im włos z głowy nie spadł. Mhm. Do tego stopnia jest to, jest to o to dbają, że nawet w mieście, już w tym finałowym tej eskorty, czyli w Kwecie. E, towarzyszyli nam do samego końca, aż wsiedliśmy w e, autobus, autobus, który nie mogliśmy tam łapać stopa z tego, z tego miasta, musiał to być autobus, i dopiero jak wsiedliśmy do autobusu, oni jakby dali nam spokój. Nie na, nie na długo, Kiedy ponieważ długo? W, trakcie, w trakcie samej jazdy była też kontrola. <laughs> pasport and visa. Tak, pasport and visa to, było, to były słowa, które najczęściej słyszeliśmy właśnie od Pakistańczyków. Co 20 mm -hmm. kilometrów. E, do, dokładnie, i tam jeszcze w autobusie nas dodatkowo sprawdzali. Ale wydaje mi się, że i to nie tylko, nie tylko władze, nie tylko rząd, ale też ludzie e, zależy im na tym przede wszystkim, żeby m, nakręcić ten ruch turystyczny, żeby zachęcić ludzi do tego. E, Wydaje mi się, że no, to im się udało, ja bardzo chętnie bym wrócił do Pakistanu mhm. i absolutnie nie czuję żadnych obiekcji, nie czuję się, nie czuję jakiegoś niebezpieczeństwa, które mi tam być może towarzyszyło, aczkolwiek no, no, tak jak mówię, no, nie, 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 nie odczułem tego w żadnym stopniu. Tak. Często na przykład dziewczyny mówią, że no wy mieliście fajnie, bo wy jesteście chłopakami, więc mhm. wam dużo mniej mogło zrobić. Wydaje mi się, że to jest też troszkę fałszywe spojrzenie na to, bo mimo tego, że no, ciężko jest mi powiedzieć, jak to jest być kobietą podróżującą, mhm. to spotkałem dużo podróżniczek po drodze, między, między innymi te Melanie, Gabi, Gabi to w ogóle jest drobna osoba, ona jest tak mniej więcej połowy mojej wielkości. I jak 7 lat przeżyła i miała, mówiła, że tylko raz chyba miała takie faktycznie nieprzyjemne nieprzyjemną sytuację, że ktoś jej chciał coś zrobić, ale bardzo szybko jej się udało jak rozrzedzać. Tak wyszła, mm -hmm. wyszła z tego. Wyszła z tego, mm -hmm. więc i autostopem i w ogóle jakiekolwiek podróżowanie wydaje mi się, że Pakistan wcale nie jest taki niebezpieczny ani dla mężczyzn, ani dla kobiet. Mm -hmm, mm -hmm. A w sumie to teraz już Wracając do takich bardziej ogólnych pytań, to odnośnie planowania podróży. Czy jest coś, co byście zmienili na przykład, że uważacie, że nie zagrało, że następnym razem byście się przygotowali inaczej? Tak. Ja bym znaczy... nie brał namiotu. <laughs> to jest też dobry pomysł. Ale no, zaliczyliśmy strasznie dużą gafę z, z wizą do Indii. <laughs> ja. Ja już miałem doświadczenie właśnie w pobycie w Indiach i to był też jeden z naszych planów, żeby tak przejechać, przejechać właśnie przez Indie. Niestety nie doczytałem pewnego szczegółu na stronie internetowej, który wspominał o tym, że wiza obowiązuje tylko i wyłącznie na przekraczanie granicy powietrznie, lub i, 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 drogą i drogą morską dokładnie. I nie obowiązuje na e, przejścia graniczne lądowe. Dowiedzieliśmy o się, my się o tym chyba. Trzy dni przed wyjazdem. Trzy dni przed wyjazdem. No już za późno było na składanie kolejnego wniosku na, na przekraczanie granicy lądowej, bo tak. no to chyba trwa z dwa albo z 3 tygodnie tak naprawdę. Pogodziliśmy się z tym i, i, i po prostu zamówiliśmy lot z Pakistanu prosto do, do Bangkoku. Tak. Miały być te Indie, ale pomyśleliśmy, że żeby jednak spędzić trochę więcej czasu w Tajlandii, musieliśmy poświęcić, poświęcić Indie. Aha, mhm. czyli że po prostu pominaliście Indie? Tak. Mhm. Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy ten czas. Był taki czasem, czasem relaksu. Mhm. Oglądaliśmy amerykańskie komedie z lat 90. Myślę, że tylko to byśmy zmienili. Ta wiza ta i, i ten namiot, bo faktycznie no, dźwigać go, pomimo tego, że, że się w połowie, tak. połowie podróży się zmieniliśmy tak. i później to, to Bartek targał ten, ten namiot. To kompletnie myślę, że przez te trzy dni, kiedy korzystaliśmy z tego namiotu, Moglibyśmy znaleźć sobie jakieś rozwiązanie, czy też spać pod chmurką. Tak, nawet mhm. jak byliśmy w. Tylko, tylko w Rumunii się tak faktycznie przydało, ale mhm. mogliśmy teoretycznie na pacę spać. Tak mhm. naprawdę to albo na palce, albo po drugiej stronie był jakiś taki hotelik właśnie dla kierowców, więc myślę, że to też nie byłby, nie byłby jakiś wielki problem. Tak, nawet w, Hi w Himalajach, jak tam zahaczyliśmy już w Pakistanie, to y, były tam namioty takie ciepłe, i okazało się, że nasz namiot i tak jest na tyle zimny, że nam przynieśli koce z litości, czyli pak <laughs> Pakistańczycy, żebyśmy nie zamarzli, więc no. Mhm. A właśnie tutaj też. Kwestia tego odzieży. Taka rada, yy, której też yy, Bartek się nie posłuchał, żeby nie brać yy, pełnych butów, chyba tylko raz ci się przydały. Tak, do Maroka teraz jak pojechałem, wziąłem sandały na cały wyjazd. Mhm. Wszyscy wzięli pełne buty, a ja mówię, nie, ja już się nauczyłem. Tak, tak. I rzeczywiście się sprawdziło te sandały. Nawet klapek nie brałem. Tylko, tylko sandały. Mieliśmy, mieliśmy jeszcze, mieliśmy klapki. Na, ale... na, na tym wyjeździe tak. Klapki. Tak, mm. ale Bartek, Bartek swoje sandały kupował w Turcji. W Turcji musiałem tak. w Stambule kupić sandały. Cały dzień straciliśmy na poszukiwaniu dekatlonu moja wina. A pamiętam jak mierzyliście <grym> na kartonie. <grym> Ta, nie, nie, na kartonie spodnie mierzyliśmy, Aha, no. a sandały normalnie w dekatlonie ale Także bije się w pierś, Bartek miał rację, sandały są naprawdę najlepszym środkiem transportu. Co poradzilibyście na przykład naszym słuchaczom, którzy zastanawiają się nad tym, że chcieliby zacząć przygodę z autostopem, ale no mają pełno obaw po prostu. Nie mieć obaw. No. Nie mieć obaw i na pewno nie planować jakiejś ogromnej podróży, bo na pewno czegoś zapomną, czegoś zapomnicie, coś się nie, nie, nie uda i tak dalej. Najlepiej pojechać w Bieszczady. Bieszczady to jest polska stolica autostopu i naprawdę można bardzo fajnych ludzi tam poznać i to nie jest jakaś strasznie finansowo wymagająca podróż. Wydaje mi się, że na trening jest idealnie. Zgadzam się, zgadzam się. Naprawdę taka podróż do Azji nie na sam nie na sam początek. No i tak jak tutaj Bartek wspomniał, my mieliśmy wcześniej kilka mniejszych podróży autostopowych, które już y, uczą kilka, taki, kilku takich y, y, wskazówek, co robić, gdzie się ustawiać, gdzie łapać, y, na co uważać, czego pilnować, i y, tego można się właśnie doskonale nauczyć y, albo właśnie w podróży y, po Europie, lub właśnie w bieszczady na sam początek. Tak, przede wszystkim omijać duże miasta, wie, wjeżdżanie do dużych miast, jeśli się tam nie zostanie, stanie na wylotówkach. I po prostu planowanie trasy. To inaczej wygląda planowanie trasy autostopem, bo jednak stoisz po prostu cały czas na zewnętrznych drogach, mimo wszystko, i, i e, trzeba mieć też otwartą głowę i może coś poczy poczytać o danym kraju, na przykład co mówić, co nie. Mhm. A to, co nam się jeszcze bardzo przydało, to takie delikatne rozmówki. Bartek miał zawsze ciągę, na przykład: jak się masz, cześć, jesteśmy z Polski, jak się nazywasz, albo ja się nazywam Bartek. To było świetne na przełamanie lodów, jeśli ktoś nie mówił, zwłaszcza po angielsku. To naprawdę ludzi otwierało i później już szło wszystko jak spłatka. Mm -hmm. Zgadza się. A w sumie tak jeszcze jak wspominaliście o pakowaniu się, no bo to jest ciekawe właśnie jak się spakować na taką długą wyprawę, ponieważ patrząc nawet po samym fakcie jak czasami jeździmy na wyprawy trekkingowe, to spakowanie się na 3-4 dni, przynajmniej na przykład z mojej perspektywy, no to jest małe wyzwanie po prostu zabrać coś, co mi się przyda, a nie będę zbędnie tachać i nosić. Więc patrząc tutaj właśnie jak wy musieliście to wszystko dopiąć, że rzeczywiście wam się przydadzą te rzeczy albo się nie okaże, że czegoś wam zabraknie, no to to jednak jest wyzwanie właśnie przy takim przygotowywaniu do podróży. Chyba każda podróż uczy czegoś nowego. Pamiętam, jak Bartek jechał na swoją pierwszą podróż autostopem, jeszcze po Polsce, bo taka się wydarzyła. Zaprosił mnie do siebie, żeby pokazać rzeczy, które wziął. Pamiętam, jak wyjął taką wielką siekierę i powiedział, że w razie gdyby trzeba było zrobić ognisko, to będzie jak ulał. Każdą podróżą biorę mniej. Nie wiem, jak ty, Bartku. Tak, tak. Ja też nawet, jak kupowałem plecak na tą podróż, to chciałem kupić jak najmniejszy. Bo im, im jest mniejszy plecak, tym mniej rzeczy się zapakuje, rezygnuje się z jakichś rzeczy. No na przykład, no, tak, zamiast y, pięciu par majtek, weźmie się trzy. I, Jak i, się kupi jakieś pamiątki do Bartek Marek, poniesie, bo ma większy. Tak, zgadza się. I jakiś taki, jakąś taką y, y, wskazówkę. I ja na przykład y, podczas pakowania się w takie, w takie, w takie podróże y, używam zawsze zwykłych worków foliowych, i w tych workach sobie dzielę, że w tym worku mam spodnie, mhm. w tym worku mam koszulki, a w tym worku mam skarpetki, a wszystko co, y, co pozostałe noszę luzem lub w skrytkach w plecaku. Na e... pewno nie bierzemy takich rzeczy jak menażka do, do gotowania. menażka to... to jakieś butle z gazem, nie? Ja to nie ja. Tak, nie. tak, tak. Na jedną ze swoich podróży zapakowałem mnóstwo słoików z fasolą, z jakimiś tam bigosami potem wkurzałem i psu, plułem sobie w brodę, że to, to muszę to targać i nosić, skoro mogę zjeść hot doga na stacji, albo, albo faktycznie lokalnej kuchni spróbować. Tak, i jeszcze fajną, fajną rzeczą jest ta antykradziejka. Taka seszetka, którą sobie można schować pod spodnie, tam się chowa najpotrzebniejsze rzeczy, właśnie głównie pieniądze. Też kupiłem to w Stambule wtedy, w tym Decathlonie i bardzo mi się to przydało. Daje taki spokój, spokój ducha, nawet jak gdzieś tam spaliśmy w jakimś niepewnym miejscu, no to jednak ten paszport jest najważniejszą rzeczą, którą tak. trzeba, trzeba mieć przy sobie i pilnować jej, tak, passport, mhm. pilnować jej. Tak, paszport wiza, pilnować jej jak oka w głowie, przy okazji jakieś tam dodatkowe pieniądze, które sobie rozdzielaliśmy, że mieliśmy w różnych miejscach w plecaku, żeby nie zawsze mhm. jak ktoś by nas okradł, to nie ogołocił nas, nas do zera. No i tak jak Bartek wspomniał, ta kradziejka, taka antykradziejka, ona jest ona jest świetna, bo no nie przeszkadza, nie, nie utrudnia w ogóle ruchu jej, nie widać. No paszport można, można tam schować, pieniądze czy też, czy też nawet telefon, ale ja później telefon normalnie w kieszeni nosiłem, nie obawiałem tak, nie ja się. Nie, nie, też nie zapuszczaliśmy się w żadne takie dzielnice, które mogły być ryzykowne, jeśli pod kątem kieszonkowców. A powiedzcie Krajobraz, jaki najbardziej Wam zapadł w głowie? No Podobały się bardzo Himalaje. E, właśnie góry, góry pakistańskie to robiło, robiło na pewno wrażenie. Na wyspie e, wyspa Kotao w Tajlandii też bardzo, bardzo piękna i, mhm. e, i, i robiła, robiła wrażenie. Na no, Kotao było piękne. Na mnie jeszcze wrażenie zrobiła taka ścieżka, której też nazwy nie pamiętam. Też w Himalajach to jest ta jedna z najbardziej niebezpiecznych dróg świata, gdzie nie ma żadnych barierek, i po prostu wyjeżdża się po zboczu góry cały czas takim autem 4x4. Mhm. To w dzień faktycznie robiło to fajne wrażenie, chociaż przyznam, że może dlatego robi wrażenie, kiedy tam się jest faktycznie w tym miejscu i się wymija z ciężarówką jeszcze takim tirem na przykład. To wtedy zapada, zapada ten widok w pamięć, bo się widzi, jak daleko jest do, yy, do dołu. Też kojarzysz że wrzucaj się zdjęcia z Kapadocji. Tam też. O, tam... Taak, tak, oczywiście. Kapadocja, oczywiście. że Kapadocja. Ale... My tak sięgamy pewnie myślami w te dalsze kraje, ale Kapadocja. Mm. Tak, zdecydowanie Kapadocja piękna, zwłaszcza jak się jest turystą. Mm. To, to zdecydowanie warto odwiedzenia. No to powiedzcie w takim razie, co dalej? Macie jakieś kolejne plany? Czy one dopiero się urodzą, snują? Chciałbyś coś powiedzieć? Ja na pewno planuję Sri Lankę odwiedzić. To jest taki cel, który już kiedyś, kiedyś miałem, ale przez zamieszki musiałem zmienić swoje plany. I to jest jeden z takich właśnie punktów na mapie, które, które planuję odwiedzić. No i pewnie wrócić też w te kraje azjatyckie, Wietnam, Laos, jest tam jeszcze sporo do, do zobaczenia. Ja jeszcze bym chciał tylko dodać, że mi się marzy bardzo Ameryka Południowa, Ameryka Łacińska, mhm. przede wszystkim te wszystkie kraje, takie dawnych Indian, no jakieś Peru na pewno, może Chile mhm. i tego typu rzeczy, to strasznie mi się marzy i to jest taka daleka przyszłość, a w bliskiej przyszłości, no. Wydaje mi się, że nawet w Polsce jest bardzo dużo rzeczy, które jest jeszcze nie do końca odkrytych i można naprawdę zwiedzić, zrobić bardzo, bardzo fajne rzeczy, także nie zamykam głowy. Mhm, takie perełki, co mamy na wyciągnięcie ręki, tak? Nie tak, trzeba jechać na drugi koniec świata. Tak, tak, znam gościa, co na przykład zwiedził każdy zamek i zamczysko w Polsce. Mnie to osobiście mhm. bardzo nie jara, ale każdy może znaleźć jakiś swój konik i faktycznie coś wspaniałego znaleźć, czy to Śląsk, Podlasie i jakieś inne części Polski. Mhm. to też tutaj też chcielibyśmy dodać dla naszych słuchaczy, że jeśli wam się spodobała w ogóle ta rozmowa i chcielibyście poznać historię chłopaków, to oni mają swojego vloga na YouTubie. Pod nazwą Bartek Bartkowi Bartkiem. Do I które razem? Tak, do którego serdecznie zapraszamy. Tak samo mają założonego Instagrama, gdzie też dzielili się na bieżąco swoimi przeżyciami i możecie właśnie obejrzeć, co tam doświadczyli. Ale też jeszcze tak na sam koniec mam jedno pytanie do Was. Skąd była inspiracja dla tej nazwy Bartek Bartkowi Bartkiem? Czy też była przy pewnej herbacie, czy tak po prostu wpadło? No myślę, że to nie ma co tłumaczyć. No to jest jasne, że każdy Bartek jest Bartkowi Bartkiem. Bartkowi Bartkiem. Jak Bartek Bartkowi. I... Chyba byliśmy na kajakach ja chyba. <laughs> Pomyliłem się raz w paru, paru, paru imionach, wszystkich nazwałem Bartkiem i tak jakoś zostało, że Bartek Bartkowi Bartkiem zawsze. Tak, tak. Ktoś może być honorowym Bartkiem nawet. Ważne, żeby być Bartkiem Bartkowi. Tak. Jak I bartkiem Bart Jak się ma wystarczająco Bartka w Bartku, to, to wszystko się układa. Tak więc chłopaki, dziękuję wam bardzo za rozmowę i życzę wam szerokiej drogi na kolejnych przygodach. Inshallah. Hmm? Inshallah tak zwany, jak Bóg da. Tak. I trzymajcie się, dziękujemy Ró również bardzo. Również dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy. bardzo miło się rozmawiało. Tak więc gośćmi byli Bartłomiej Marek, Bartłomiej Lasota, prowadzącą rozmowę była Anna Rasińska.